To kiedy będę mógł wyjść? Najpierw powiem ci, co się stało. Tylko oszczędź mi medycznego żargonu. Zostałeś postrzelony z bliskiej odległości. To tłumaczy moją dziurę w brzuchu. Kula utkwiła blisko kręgosłupa. Udało ci się ją wyjąć? Tak. Mam wobec ciebie dług. Dziękuję. To kiedy będę mógł wyjść? Jeszcze nie wiem. Jakiś problem? Były komplikacje. Masz strasznie posępną minę. Co się stało? Tato! Cześć! Chodź do mnie. Ostrożnie. Jak leci? Dobrze się czujesz? Tak. Nic mi nie będzie. Tak się stęskniłem. Wybacz, ale pewien młodzieniec nie mógł się doczekać, kiedy cię zobaczy. Może dokończymy później? Wrócę za chwilę. Cieszę się, że jesteś. Bardzo chciałem cię zobaczyć. Podobno jesteś ranny. Tak, ale pan doktor już mnie połatał. Tak? Czuję się jak nowonarodzony. Naprawdę? Słowo. Martwiłem się, że nie będziesz mógł trenować naszej drużyny, tak jak obiecałeś. Czy kiedykolwiek nie dotrzymałem słowa? Jak tylko wyjdę, zabieramy się ostro do roboty. Ćwiczyłem zagrywki, których mnie nauczyłeś. Przepraszam, bolało cię? Nie. Tata musi się zdrzemnąć. Chodź, kupię ci loda. Super. Tobie też przynieść? W porządku. Kiedy mały Dee usiadł na moich nogach, nic nie poczułem. Powiedz mi, co się dzieje? To znieczulenie, prawda? Dali mi silne środki przeciwbólowe, dlatego nie czuję nóg. Lekarze popełnili błąd. Zawsze tak jest. Dlatego ludzie umierają w szpitalach. Chcę porozmawiać z lekarzem. Posłuchaj mnie. Pomóż mi wstać. Pójdę po niego. Sam z nim porozmawiam. Poszukam go. Nie możesz. Dlaczego? Powiedz mi. Mów. Um,
Mark wyjął kulę. Ale okazało się, że uszkodziła twój kręgosłup. Chcesz powiedzieć? Za wcześnie, żeby cokolwiek wyrokować. Ale możesz być sparaliżowany. Tak mi przykro. It's okay.